Najpierw byłem w organizacji, która się nazywała Czekajcie. Widzicie, co się stało, że nie mogę mówić. Będąc na studiach, należałem do obozu narodowo-radykalnego. W 1926 roku, po zamachu majowym, Roman Dmowski wytworzył obóz Wielkiej Polski i tam w gruncie rzeczy zaczął grupować młodsze pokolenie działaczy narodowych, którzy z biegiem lat coraz więcej chcieli mieć wpływu na losy Stronnictwa Narodowego. Gdy w 1933 roku władze sanacyjne zdelegalizowały OWP, okazało się dla obozu narodowego bardzo poważnym problemem, co dalej z tą młodą kadrą już dobrze zaprawionych w bojach polityków narodowców. I część z nich, zdecydowana większość, zdecydowała się wejść do Stronnictwa Narodowego, do sekcji młodych, natomiast mniejszość, której się niejako bardziej śpieszyło w 1934 roku, zdecydowała się w kwietniu tego roku utworzyć obóz narodowo-radykalny. Byli oni świetnie wykształconymi młodymi inteligentami, prawnikami, inżynierami, czasem również już z tytułami doktorskimi. Twierdzili, że Stronnictwo Narodowe w tej wersji, w jakiej w drugiej połowie lat 30. pozostało, jest w gruncie rzeczy grupą kopistów, trawiących program obozu narodowego powstały w umysłach Romana Dmowskiego i później jego najbliższych współpracowników. Naród w rozumieniu Romana Dmowskiego składa się z kilku części, to znaczy jest to naród w sensie organicznym, obejmującym wszystkie warstwy społeczne. Dmowski, mimo że sam wywodził się ze szlachty, uważał, że doba polityki szlacheckiej, że ten okres należy do przeszłości. W związku z tym naród polski stanowi całość, to znaczy składa się ze wszystkich warstw, które każda z nich ma inne zadania, ale stanowią jedność organiczną. I że ten naród jako całość ma również, powinien mieć jedną politykę, politykę narodową i że nie można jednej grupy społecznej przeciwstawiać drugiej grupie społecznej. Stąd nazwa Solidaryzm Narodowy, która się wówczas pojawia. Obóz narodowo-radykalny twierdził, że należy odwołać się przede wszystkim do klasy robotniczej, która to klasa robotnicza powinna stać się zaczynem stanu trzeciego. Stanu trzeciego, który powstanie silny pod warunkiem, gdy wygra koncepcja korporacjonizmu gospodarczego, a więc upadku wielkiego kapitału, który jest w rękach głównie zachodnich bądź żydowskich przedsiębiorców i który to korporacjonizm zatriumfuje, a dzięki temu również zatriumfuje rodzina polska, bo to ma być podstawą ustroju przyszłej Wielkiej Polski. W Polsce rządziła dyktatura sanacji. Była to łagodna dyktatura zresztą, ale każda partia, każde stronnictwo, które znajduje się w opozycji, której program jednocześnie jest bardzo atrakcyjny dla szerokiej rzeszy ludzi, bo NDC była największym stronnictwem w Polsce.
w momencie, jak nie może tego programu wcielać w życie, bo jest stale w opozycji, radykalizuje się. Paniczyków z dobrych domów i z uniwersytetu Piłsudczycy bezmyślnie załadowali do Berezy Kartuskiej, obozu koncentracyjnego, gdzie bezmyślni policjanci i kaprale urągali. Takich rzeczy się nie robi bezkarnie. To spowodowało, że ta młodzież była gotowa zejść do najniższego poziomu brutalności. Do metody kastetu i pału uciekały się bojówki młodoendeckie. To skłaniało, że operowano w stosunku do obozu narodowego, narodowej demokracji, oskarżeniem o faszyzm. Ruchem faszystowskim nie byli. Jakkolwiek szereg elementów właściwych ruchowi faszystowskiemu, takie jak militaryzacja ruchu, umundurowanie, gotowość posługiwania się nie tylko propagandą, ale również siłą fizyczną, zbliżała go. Podstawowa różnica między polskim obozem narodowym, nacjonalizmem polskim lat 30., a jakąkolwiek inną formułą zbliżoną do faszyzmu, tkwiła w katolicyzmie polskim. Zdecydowanie obóz narodowy, szczególnie właśnie ten młodzieżowy lat 30., odwoływał się do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, jako do tej tkanki, która buduje, formuje tradycję narodu polskiego i bez której naród polski nie może egzystować. Cały obóz narodowy widział jasno, że Niemcy są bardziej i najbardziej zagrażającym narodem ze swoją wiedzą, ze swoją tradycją, ze swoimi tendencjami do marszu na wschód. Ja wstąpiłem do organizacji w roku 1939, 11 listopada w strefie sowieckiej. Omszyk zaproszono nas do ojca Grzegorza Marcinkowskiego. Tam składaliśmy przysięgę. Jest przygotowany stół, dosyć duży, okrągły, nakryty białym obrusem i wkoło tego są już rozłożone pistolety. Leży dwa wiszy, leży dwie siódemki i leży pięć szóstek i maleńkie pastylki cianek potasu. Duży krzyż na tym stole leży i składamy przysięgę. W listopadzie roku 1939 przysięgę żeśmy złożyli i zorganizowaliśmy armię narodową. Ponieważ ja byłem zelatorem kółka różańcowego, no ni mniej, ni więcej, tylko zmobilizowałem 72 ludzi. A uzbrojenia nie mieliśmy nawet na 12. Ja zaczynałem wozić prasę. Odbierałem ją na niecałej. Tam był sklep z artykułami piśmiennymi. I było takie hasło. W jednym miesiącu na przykład 3 ołówki Majewskiego numer 3. W następnym 4 ołówki Majewskiego numer 2 i to do pokąt tam dobrze nie poznali tego, który odbierał. Dziewczęta przejęły to, a my się zajęliśmy już innymi sprawami. W 1939 roku, już pod koniec września, grupa działaczy ONR-u zbiera się w Warszawie, by utworzyć Związek Jaszczurczy. Związek Jaszczurczy jako formację zbrojną, ale jednocześnie ideową, stanowiącą pewną kontynuację obozu narodowo-radykalnego. Ta umiejętność przejścia bardzo szybkiego z okresu wolnej Polski do Polski pod okupacją niemiecką wiąże się niewątpliwie z tradycją konspirowania w tej właśnie części obozu narodowego. Tutaj struktura nie ulega praktycznie zmianom. Mamy utajnioną, zakonspirowaną przed własnymi również członkami organizację polską przez piony wtajemniczenia, sekcja najniższa, czyli S, Czarniecki, C, Zakon, Z i mamy również tak zwaną grupę Szańca, nazwa ta pochodzi od
głównego organu prasowego oraz grupę zbrojną, czyli Związek Jaszczurczy, która to formacja z czasem wejdzie w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Z pionu Stronnictwa Narodowego wyrosła Narodowa Organizacja Wojskowa. Obóz narodowo-radykalny założył organizację wojskową Związek Jaszczurczy. Te nurty pracowały w konspiracji rozdzielnie do 1942 roku i wówczas doszło w Narodowej Organizacji Wojskowej do czegoś w rodzaju rozłamu. Część organizacji podporządkowała się swoim władzom, uznała scalenie z Armią Krajową i weszła w skład Armii Krajowej, natomiast część NOW pozostała samodzielna. I tu nastąpił styk tej grupy rozłamowej z organizacją wojskową Związek Jaszczurczy i we wrześniu 1942 roku pułkownik Oziewicz, przedwojenny dowódca Dywizji Piechoty, oficer, który nie był związany z obozem sanacyjnym, stanął na czele nowego ugrupowania Narodowych Sił Zbrojnych. To była taka decyzja dla ojca jako oficera i żołnierza, bo mój ojciec nie był politykiem, naprawdę był przede wszystkim żołnierzem, a nie politykiem. Niebywale ciężka decyzja. Przychodzili po prostu politycy. Pamiętam Stypułkowskiego i były to bardzo długie dyskusje, jaka jest perspektywa powstania nowej Polski, bo to rozpatrywano. Kto obejmie rządy w tej nowej Polsce i czy to znowu ma dojść do głosu nie kto inny, tylko ta rzecz klika, która rządziła przed wojną. Dla tych ludzi, dla tych środowisk ZWZ była organizacją dowodzoną przez wyższych oficerów sanacyjnych, piłsudczykowskich, a zatem ludzi, którzy byli osobami winnymi klęski wrześniowej. Pułkownik Oziewicz zameldował się dowódcy Armii Krajowej, że jest dowódcą nowej organizacji konspiracyjnej i zaproponował rozmowy. Chodziło o trzy rzeczy. Chodziło o zapewnienie sobie znacznie większego wpływu politycznego we wspólnej organizacji jednej w Armii Podziemnej, w Armii Krajowej. I chodziło o dwa niesłychanie ważne dla tych ludzi, dla tego środowiska elementy. O zapewnienie sobie możliwości wyeliminowania wpływów lewicowych. Oskarża się Armię Krajową, że toleruje w Komendzie Głównej AK jaczejkę komunistyczną czy lewicową. To jest jeden punkt. I drugi punkt, chodziło o zapewnienie sobie wpływu na możliwość utwardzenia, jeśli można tak powiedzieć, stanowiska Armii Krajowej czy Komendy Głównej Armii Krajowej wobec Związku Sowieckiego. Jeśli idzie o wrogość środowisk narodowych i komunistycznych, pogłębiły ją wydarzenia na Kresach Wschodnich i pogłębił ją udział młodzieży żydowskiej w różnego rodzaju bojówkach komunistycznych. Żydzi na Kresach także podlegali represjom komunistycznym. Nie byli grupą specjalnie uprzywilejowaną. Natomiast pewna część lumpenproletariatu żydowskiego, młodego, szczególnie dostrzegła w tak zwanym wyzwoleńczym pochodzie Armii Czerwonej swoją życiową szansę. To musiało potwierdzić stereotyp Żyda komunisty. Komuniści polscy optowali za tym, żeby te ziemie polskie, które znajdują się pod okupacją niemiecką, weszły w skład przyszłego państwa sowieckiego. Czołowi działacze, Marcelin Nowotko, Paweł Finder, wszyscy oni bardzo aktywnie wzięli udział w budowaniu sowieckich porządków. Na przykład Paweł Finder wykładał przedmiot pod tytułem Konstytucja Radziecka. Kilku innych komunistów pracowało w prasie polskojęzycznej wydawanej przez Sowietów, gdzie wypowiadali się przeciwko państwu polskiemu, przeciwko idei niepodległości w duchu takim bardzo sowieckim. Sowieckie organa bezpieczeństwa, czyli NKWD, wspólnie z wywiadem wojskowym zorganizowały szkolenie i przerzut grupy komunistycznych agentów, sowieckich agentów do Polski w celu właśnie zorganizowania komunistycznej konspiracji i wywołania powstania, które miało stanowić wsparcie dla frontu wschodniego. Dowódcy Armii Krajowej prowadzili nieformalne rozmowy z przedstawicielami Polskiej Partii Robotniczej. NSZ i jego zaplecze polityczne uważało, że nie ma możliwości rozmów z komunistami. Już w lutym 1943 roku na łamach Centralnego Organu Politycznego Armii Krajowej Wiadomości Polskich ukazał się bardzo ostry, stanowczy tekst pod charakterystycznym tytułem Anachronizm, który bardzo mocno już napiętnował samozwańczą komendę NSZ-u.
napiętnował za sianie zamętu, za wystąpienie bardzo brutalne, absolutnie nie na czasie, wystąpienie przeciwko jednolitości wysiłków zbrojnych.